Hej, cześć, witam Cię na moim kanale Rozrywkowy Maja. Zostaw subka na dole, łapeczkę w górę pod tym filmem. I dzisiaj to jest film o pytankach. Zadawaliście mi różne pytanka na TikToku, tak jak Was o to prosiłam. I na nie dzisiaj odpowiem. Jestem na dworze, jak mogliście zauważyć, nie jestem na żadnym moim tarasie czy coś. Tylko jestem po prostu na dworze, jest bardzo piękna u nas pogoda, świeci słoneczko. I aktualnie też właśnie jestem z Miką, poszłam się z nią przejść. I postanowiłam nagrać na dworze, bo w domu jest nudno. Tutaj jedzie auto, więc może być troszkę głośno, ale myślę, że będzie mnie dobrze słychać. Na początku sobie wyjmę. Jest aż tych pytanek, już Wam mówię, 17 pytań. Tak, czekałam na to kilka godzin, chyba z 4 godziny. Poczekajcie. Cztery czy tam więcej godzin czekałam na to, żebyście mi zadawali jakieś pytanka i właśnie na nie dzisiaj poodpowiadam. Także zacznijmy od pytanka numer 1. Mazak też mam, żeby sobie później skreślać. Pierwsze. Lubisz swoich obserwujących? Oczywiście, bardzo Was kocham, co mnie obserwują na TikToku, vlogi Mai 1 i Rozrywkowa Maja. Tak, bardzo Was lubię i pozdrawiam, jeśli to oglądacie oczywiście. Zostawcie łapeczkę w górę i wykreślam pierwsze pytanko. Dobrze, lecimy dalej. Masz psa? No, jak widać, właśnie tutaj mój pies się pokazał, tutaj go widać. Więc tak, mam pieska. Dla tych, co nie wiedzą. Co sądzisz o nowym teamie X? Sądzę, że to po prostu... Oj, przepraszam. O nowym teamie X2. Uważam, że to jest ich sprawa, co robią. Bardzo ich polubiłam, ja nie będę tego ukrywała, polubiłam ich, obserwuję ich tak, oglądam ich filmy. Moim zdaniem są bardzo fajni, pozytywni ludzie, więc to o nowym teamie X2 uważam. I tutaj patrzę, czy ludzie nie idą, ale dobrze. Masz przyjaciółkę? Tak, mam przyjaciółkę, ma na imię Julka i nie, nigdy nie wystąpi w moim filmie, bo nie może. Może kiedyś. W co lubisz grać? Tak naprawdę nie mam jakiejś ulubionej gry, ale jakbym miała wybierać, to w Brawl Stars i w Among Us. Pokażesz, jak sprzątasz u chomika i jej akcesoria? Tak, pokażę, ale to w innym odcinku, bo taki na pewno też się pojawi. Kto jest Twoim ulubionym youtuberem? Moim ulubionym youtuberem, oczywiście mam dwóch, nie będę ich wybierała, trzech mam. Nie będę wybierała, który jest lepszy, jest to... Palion, Neon i Sinox. Nie wiem, czy było słychać, ale Palion, Neon i Sinox. To są moi trzej ulubieni youtuberów, innych nie oglądam. Oprócz Fryza jeszcze. Kogo najbardziej lubisz z TikTokerów? Ja osobiście nie mam TikTokera, ale jakbym miała wybierać, to... Kurde, ja właśnie nie... Jakby, ja nie umiem wybrać, bo ja jakby nikogo nie taką, czy kogoś bardzo jakoś lubię, czy lubię oglądać. Nie oglądam prawie nikogo oprócz siebie. Ale nie wiem, jakbym miała wybierać, to kto to by mógł być? Może też czasami mi się dla ciebie wyświetla Anielskie Skrzydło i uznajmy, że to jest mój taki youtuber. Bo ona mi się wyświetla, ja jej podbijam filmy, nie obserwuję jej osobiście. Ale tak to ona mi się wyświetla. Jeśli chcecie, żebym zrobiła wywiad z kimś, to dajcie znać. Lubisz Agatę? Czemu mam jej nie lubić? Tak, lubię, oczywiście. Chodzi o to, co była ta drama, jak to chodzi o to, tą dramę z kamerystą. To jak o tą Agatę chodzi, to tak, oczywiście lubię Agatę. Ale chyba o tą. Będzie daily, miało być daily nie będzie, będę coś sobie budowała odcinki, kiedy mam na to ochotę i nie, daily na razie nie będzie, jak wyrośnie troszkę aktywność, to daily zrobię. Gdzie mieszkasz? Miasto dokładnie. Dokładnie miasto podawałam w pierwszym filmie, ale dobrze, powiem to jeszcze raz, mieszkam w Katowicach. Dwunaste pytanko już. Już na 12 doszliśmy. Masz rodzeństwo? Nie, nie mam ani siostry, ani brata. Dobrze. Ile będziesz nagrywała na YouTube'a? Nie wiem.
widziałam, jak Kacper nagrywa i postanowiłam, że to będzie takie moje hobby. Ja postanowiłam zacząć nagrywać i teraz właśnie nagrywam. Kochani, poczekajcie chwilę. Przepraszam, ale poczekajcie chwilkę. Były takie dwie dziewczyny, których naprawdę nie lubię i nie zamierzam się przed nimi jakby tłumaczyć, więc muszę iść gdzieś do jakiegoś bardziej innego miejsca. Poczekajcie, bo gdzieś muszę tutaj właśnie znaleźć jakieś miejsce. Dobrze, one już poszły, więc wracam do tamtego miejsca. Przepraszam, ale ja się przy ludziach jeszcze boję nagrywać. Także właśnie tak to bywa. Ale nie, ogólnie no po prostu dziewczyny z mojej szkoły, więc nienawidzę przy kimś właśnie z mojej szkoły nagrywać coś takiego. Więc dobrze, już wróciłam, przepraszam, ja się... Jak mogliście mnie nie słyszeć, to przepraszam, ale ja po prostu nienawidzę przy kimś nagrywać i właśnie przy nich nie chciałam nagrywać. Dobrze. Ile będziesz nagrywała na YouTube'a odnośnie tego, Kacper zaczął nagrywać, bo to jest taka śmieszna historia. Kacper zaczął nagrywać, później mi mówił, a zacznij nagrywać na YouTube'a, a zacznij nagrywać na YouTube'a, a zacznij nagrywać na YouTube'a. No i tak sobie stwierdziłam, że a czemu by nie spróbować? No i już was jest troszkę w tym domku. Nie wiem ile już, nie wiem ile dokładnie, ale jest was naprawdę dużo, więc... Bo byłoby daily, tylko że jak już widziałam, że pod filmem cały dzień na różowo były trzy części, mogło wam się to nie spodobać, bo musieliście sobie przewijać. Mogło wam się to nie spodobać, ja to rozumiem jak najbardziej i była jedna łapka w górę, więc bardzo mnie to zasmuciło. Przez trzy dni później nie nagrywałam, ale postanowiłam wrócić i już nie grazmolić. Dobrze. Po prostu może wam się dzień na różowo ani na biało nie spodobał, ja to jak najbardziej rozumiem. No i taka właśnie śmieszna sytuacja, a odnośnie ile lat, czy ile miesięcy, czy ile tygodni, tak, powiem wam, że ja nie jestem, to co wyjdzie, to wyjdzie, będę nagrywała, na razie mam ochotę nagrywać i będę na razie nagrywać. Dobrze, lecimy z kolejnym pytaniem. Co lubisz robić w wolnym czasie? I może to was zdziwić lub nie zdziwić, lub mogliście się domyślać. Właśnie nie wiem, gdzie jest Mika. Dobrze, ale wracając do pytanka. Bardzo lubię śpiewać, lubię sobie pisać jakieś piosenki i kiedyś wam może jakąś piosenkę zadedykuję. Jaką napisałam? Grasz w Fortnite'a i już wam mogę od razu, albo w sumie nie. Dobrze. Już wam mogę przedstawić na samym wstępie. Nienawidzę Fortnite'a, jestem przeciwko. Jest to po prostu gra nie wiem jak to wytłumaczyć. Jest to najbardziej żenująca dla mnie gra. Jest to ona, nienawidzę po prostu takiej gry. Dobrze, wykreślamy pytanko. Pokażesz chomika? No aktualnie jestem na dworze. Więc go na razie nie pokażę, ale będę nagrywała, dopóki nie pójdę do domku. I jak będzie już w domku, to jak najbardziej będę go mogła wam pokazać. Ale nie wiem, czy dzisiaj, czy w następnym odcinku wam pokażę. Czy masz drugie imię? I kochani, słuchajcie, to już jest ostatnią pytanką. Aż się zaznaczę. Nie mam drugiego imienia. Mam jedno imię, jest to Maja. I nie zamierzam mieć ani drugiego imienia i... Chyba nigdy nawet nie zamierzałam, jak byłam nawet malutka, mieć drugiego imienia. Wiadomo, rozmyślałam czasami, żeby mieć drugie imionko, ale jednak powstało na tym, że nie chcę i moje imię, jakie mam, podoba mi się, jestem przyzwyczajona do swojego. Jakbym na przykład się nazywała Weronika, to bym nawet nie wiedziała, o kogo chodzi. Jakby ktoś wołał Weronika.
Cicha, Mika. Cichutko. Psa zobaczyła. Nie wiem, kto to tam będzie z tym piłkiem. Chyba jakiś pan. Dobra. Więc to by było na tyle. Oczywiście... chodź tu, Mika. W następnym filmie... Oj, poczekajcie, auto przejedzie. W następnym filmie nagram wywiad z Kacperem, więc jeśli takie odcinki Wam się podobają, zostawcie subka na dole i łapeczkę w górę. Do widzenia Państwu.